Prawda, futbolu. Witam bardzo serdecznie z człowiekiem, który kojarzy Wam się pewnie z wielką polityką, ale to też jest wielki pasjonat futbolu. Człowiek, który pokochał futbol w dzieciństwie. Być może gdyby nie skręcił w, no właśnie nie wiem, w którą uliczkę, jakoś skręcił uliczkę i poszedł w politykę, ale futbol go na tyle zajmuje, że czasami popełnia takie książki. Zobaczcie, Bogdan Rymanowski, Gracze. Witam cię, Bogdan, dziennikarz Polsatu jest dzisiaj z nami. Witam serdecznie Cię, Roki. Możesz do mnie mówić Boki. Jestem naprawdę zaszczycony, bo moim marzeniem od dziecka, tak jak powiedziałeś, najpierw było zostanie panem Dejną, panem Lubańskim, a potem panem Jankiem Ciszewskim, czyli takim komentatorem sportowym. Więc to nasze spotkanie trochę traktuję jak spotkanie zawodowca i artysty, którym jesteś, trochę z profanem i amatorem, więc mam nadzieję, że Nie, wybaczysz mi i Państwo mi wszystkie wpadki, błędy i luki w pamięci. Roko cię wita na prawdzie futbolu i z przyjemnością tutaj porozmawiamy, Cieszę się bardzo. przeanalizujemy. Ja tutaj, wiesz co, troszeczkę prowokuję. Nie chcę być złym prorokiem. Nie chcę być, bo głoszę dobrą nowinę. Nasz przyjaciel wspólny Janek Grzegorczyk mówi: panowie, musicie czasami nieść dobrą nowinę. Także nie ma tak, że tylko dziennikarze mają być od narzekania. Natomiast jest coś takiego jak klątwa tego pierwszego meczu, przynajmniej w naszym mundialowym wykonaniu, bo to są trzy mundiale już z rzędu. Ten z Jerzym Engelem, ten z Pawłem Janasem, ten z Adamem Nawałką. I zobacz, wszystko to łączy. Przegrywamy pierwszy mecz na dzień dobry, jeśli chodzi o rywalizację grupową, i za każdym razem później ten drugi mecz jest meczem o wszystko. Później jest mecz o honor. Niestety wypełnia się taki scenariusz, no, katastrofalny, tak naprawdę, jeśli chodzi o mundial. Znaczy, we mnie walczą dwie siły: siła realisty i hura optymisty. Ja jestem generalnie człowiekiem, który uważa, że szklanka zawsze jest do połowy pełna, a nie pusta, więc mam olbrzymie nadzieje, ale też jakoś bardzo dziwnie się czuję. Być może to jest kwestia tego, co widzimy za oknami. No bo pamiętasz jakiś wielki turniej, kiedy za oknami jest śnieg? No przecież to jest nienormalne. Jedziemy do kraju, w którym temperatura jest kompletnie nienormalna. Teraz czytam o tym, że tam jest nawet wieczorem 20, 22, 23 jest około 28-30 stopni, ale to powietrze jest straszne. Tam nie można tym wszystkim oddychać. Jak teraz jeszcze słyszę, że my jedziemy tak naprawdę na 5-6 dni przed pierwszym meczem, a podobno kwestia aklimatyzacji to jest 7 dni, co najmniej 7 dni. No to rzeczywiście, jak można nie mieć takich myśli jak ty? To znaczy, że dostaniemy gonga na tym spotkaniu z Meksykiem i będzie tak jak w Korei, będzie tak jak w Niemczech i będzie tak jak w Rosji. Natomiast ciągle we mnie jest ten Bogdan, który no, walczy do końca z piłkarzami. Ja czasami żartuję, że gdyby ktoś przyszedł do mnie do domu i zostawił, włączył kamerę i ta kamera patrzyłaby na mnie, jak ja kibicuję w czasie meczu, to wydaje mi się, że to byłyby filmy od lat 33, tylko dla dorosłych, bo ja tym meczem strasznie żyję. Ale wracając do tego, o czym mówisz, wydaje mi się, że rzeczywiście warto, żebyśmy spojrzeli wstecz i popatrzyli, że wcale nie musi być tak jak w 2002, w 2006 i w 2018. Bo ja No właśnie. pamiętam, no właśnie. No właśnie, słuchaj, ta okładka, bo dla mnie to jest kozacka okładka. Wiesz dlaczego? Bo to jest okładka pokazująca, jakby, że no to wszystko ma sens. To jedno z drugiego wynika. Jest tu Lubański, mógłby być pewnie Dejna, jest Boniek. No Boniek jest nie do zastąpienia i jest Lewandowski, też nie do zastąpienia, jeśli chodzi o tą współczesną epokę futbolu. Natomiast pokazujesz tutaj przez rozmowy często z tymi bohaterami pewne mechanizmy, pewne dramaty, pewne zwycięstwa, pewne porażki, pewną gorycz, a zarazem pewien triumf, który rodził się czasami w bólu. I
dlatego chciałbym się właśnie z tobą wybrać przez tę troszeczkę historię tych polskich mundiali. Mówisz, że bardziej pamiętasz te starsze mundiale, prawda? Tutaj przestrzegałeś mnie przed live'em. Ja jestem pewny, że pamiętasz wszystko, natomiast te starsze, no rozumiem, z serducha jeszcze bardziej to wszystko z umysłu takiego dziecka, prawda? To wszystko wynika. My jesteśmy podobny wiek. Absolutnie tak. Ja w 1974 roku, a więc moje takie pierwsze świadome oglądanie piłki, w 1974 roku miałem to szczęście, że byłem małym chłopcem, który grał w piłkę na trzepaku, na podwórku, na nowochódzkim osiedlu. I wtedy akurat miałem to szczęście, że mieliśmy najlepszą, myślę, ekipę wszechczasów. 74 rok, mecz otwarcia. Ja pamiętam, że to chyba był czerwiec 74 roku. Ja, końcówka szkoły, pierwsza chyba klasa szkoły podstawowej. Ja biegłem do domu, żeby zdążyć na ten mecz z Argentyną. I to było coś niesamowitego, bo przylatuję do domu, włączam telewizor, Janek Ciszewski mnie oczywiście wita tym fenomenalnym głosem, który potrafi tak naprawdę z niczego ukręcić fantastyczne widowisko. I słuchaj, i my wygrywamy 3-2 z Argentyną. Kompletne żółtodzioby. No przecież najpierw było Wembley. Gdyby nie Wembley, byśmy nigdy nie pojechali na te mistrzostwa. Pojechaliśmy tam trochę jako amatorzy, kelnerzy, ludzie, którzy mają dostać dwa gongi od Włochów i Argentyńczyków, może wygrać z Haitańczykami, ale tak naprawdę nie wyjść z grupy. I co się dzieje? Mamy to fantastyczne pokolenie piłkarzy, Szarmach, Dejna, Szymanowski, Lato, Gadocha, wtedy fenomenalny Gadocha, i my wygrywamy z Argentyńczykami 3-2. I myślę sobie, że nie wiem, czy Czesław Michniewicz nie powinien naszym piłkarzom teraz, na kilka dni przed Meksykiem, puścić tego meczu z Argentyną. Po co? Po to, żeby oni zobaczyli, że każdy może wygrać z każdym. Nawet ekipa, która jest z pozoru słabsza, ma szansę. Ktoś powiedział, że w koszykówce czy siatkówce taka różnica poziomów no nie daje żadnych szans na to, żeby słabszy zwyciężył mocniejszego. W piłce, jak wiesz, jest zupełnie inaczej. I ja ciągle wierzę, że ten Meksyk, ekipa, która gra, no, moim zdaniem, o wiele lepszą piłkę niż ostatnio Chile, a przecież z Chile graliśmy piach, powiedzmy sobie wprost, że mimo wszystko ta adrenalina, to napięcie i to bycie na mistrzostwach świata sprawi, że wyciągniemy wszystko, co najlepsze z naszych chłopaków. Bogdan, to dopytam cię. Ja kiedyś wydałem taki album wspólnie z kolegami, Biało-Czerwone Mundiale. Jak masz pewnie egzemplarz, bo to nasz wspólny... Oczywiście, oczywiście. Niestety nie do powtórzenia jest ten album, bo koszty są niesamowite, gdyby nie sponsorzy, same zdjęcia, prawa do zdjęć kosztowały horrendalne sumy. No, słuchaj, to jest zapis absolutnie Polska górą, no, także głosimy dobrą nowinę. Argentyna była wtedy przemocna, naprawdę przemocna. Absolutnie była faworytem, bo Włochów, którzy byli w ogóle wicemistrzami świata, oni przyjechali przecież jako finaliści poprzedniego mundialu. Natomiast zastanawiam się czasami nad mechanizmem. On się nie zmienia, dla mnie się nie zmienia. Czy to decyzję podejmuje Nawałka, Michniewicz czy Górski, prawda? Górski tutaj jest w otoczeniu Andrzeja Strejlała i Jacka Gmocha w szczególności, któremu towarzyszył od początku jego kadencji, przyczynił się do złotego medalu olimpijskiego i też trzeba oddać do Wembley. Tam Strejlał był trenerem młodzieżówki. Natomiast Strejlałowi też trzeba oddać, że on kształtował tych chłopaków z młodzieżówki. Ja tu pokażę taki skład, słuchaj, to jest skład no, całego mundialu, ale tego pierwszego meczu. Co ja chciałem w tym składzie tutaj jakby uświadomić? Mechanizm, czyli odwaga trenera. Zobacz, przecież ty pamiętasz skład z Wembley. Przecież tam nie był Żmuda, tylko Bulzacki. Przecież tam nie był Szarmach, tylko Domarski, który strzelił zwycięskiego remisu bramkę, prawda? I nagle jest skład, który absolutnie nie jest oczywisty w tym meczu z Argentyną, bo jest Tomaszewski, okej, Szymanowski, okej, Gorgoń, okej, ale Żmuda ma 20 lat, 4 mecze. Ale wiesz co, te mecze to były jakieś takie towarzyskie spotkania, coś tam, ktoś tam. Jest dalej Musiał, Kasperczak, Dejna, Maszczyk. To też nie była oczywista druga linia, natomiast
Lato jest niewiele starszy niż Szarmach, no ale powiedzmy bardziej doświadczony w reprezentacji. Natomiast Szarmach, on nie grał w eliminacjach mundialu. Ma 23 lata, jest ósmy mecz w kadrze, ale wiesz co? Ósmy mecz przez to, że my graliśmy takie tournée w Stanach Zjednoczonych, tam nabił kilka meczów i jeszcze pojechaliśmy na jakieś tournée jako młodzieżówka, a później Andrzej Gowarzewski uznaje, że to są mecze pierwszej reprezentacji i on tu ma 8A, ale tak naprawdę powinien mieć, nie wiem, 3 czy 4A. Więc jest Żmuda i Szarmach. Zobacz, ten gość to miał. Jak ty patrzysz na ten mechanizm jakby pracy trenera związany z, no, z personaliami tak naprawdę, z postawieniem na kogoś. Odstawieniem kogoś, bo to też jest odstawieniem kogoś. On tu odstawia bohaterów Wembley, Bulzackiego i Domarskiego. Zastanawiam się, czy coś sugerujesz w kontekście najbliższego meczu z Meksykiem, że Czesław Michniewicz odstawi Kamila Glika i wstawi dwóch stoperów. Glika nawet ja nie odstawiam, boję się. Nie, Glika nie. Też absolutnie byłbym bardzo ostrożny. Uważam, że Kamil Glik musi być w tej drużynie. Po prostu nie ma lepszego, bardziej doświadczonego stopera. Ale już na przykład ta zamiana w 1974 roku, że Żmuda zastępuje Bulzackiego, to była genialna zamiana. I to jest trochę, że można porównać Żmudę do Kiwiora dzisiaj. Bo Kiwior ile tak naprawdę ma meczów reprezentacyjnych? Parę. My zobaczyliśmy go tak naprawdę z najlepszej strony w meczu z Holandią, tak? Był ostatnio oczywiście mecz z Chile, ale to był mecz towarzyski. Więc ja uważam, że trochę Czesław Michniewicz nie będzie miał wyjścia i powinien pójść w tym kierunku, w którym poszedł Kazimierz Górski, czyli ta linia obrony, bo wydaje mi się, że to jest chyba pewne, na 99% będzie złożona z czterech obrońców. Więc to jest taka sytuacja, że my mamy prosty wybór. Czesław Michniewicz powinien postawić na Matthew Cash'a, na Glika, na Kiwiora i na Bereszyńskiego. I mamy coś, co może być naprawdę fundamentem. Patrząc na te kolejne linie, linia pomocy, linia ataku, czyli nawiązując tutaj, co pokazujesz do tej jedenastki Kazimierza Górskiego, no wydaje mi się, że największym problemem w obecnej polskiej reprezentacji w porównaniu z tym, co było w 1974 roku, jest jednak linia pomocy. Mhm. To znaczy ja nie wiem, na kogo Czesław Michniewicz powinien postawić. Z jednej strony nie ma Klicha, nie ma Linetiego, więc nie ma tych piłkarzy, którzy mają bardziej predyspozycje ofensywne. Ale mamy dwóch, można powiedzieć, bardzo dobrych piłkarzy, jak Krychowiak i jak Bielik. I pytanie jest tak, czy powinniśmy wystawić dwóch defensywnych pomocników, żeby zamurować ten środek pola jeszcze przed Meksykiem? Czy gdzie tam powinien jako satelita latać kolega Piotr Zieliński? No Piotr Zieliński, który moim zdaniem ma absolutne papiery dzisiaj na to, żeby być drugim Kazimierzem Dejną. Mhm. Ja nawet opuszczałem sobie ostatnio filmiki, powtarzałem, przeżywałem te same emocje i pan Kazimierz fenomenalnym piłkarzem. Był takim piłkarzem, który on poruszał się po boisku z gracją. No niewielu piłkarzy to ma. Beckenbauer był taki, tak? Ale miał niesamowitą technikę. Ja nie wiem dzisiaj, czy Piotr Zieliński nie ma jeszcze lepszej techniki niż Kazimierz Dejna. Tylko prawda jest taka, że Kazimierz Dejna miał do pomocy Kasperczaka i Maszczyka. I pytanie jest, czy mając taką perełkę, jaką mamy dzisiaj, Piotra Zielińskiego, Czesław Michniewicz zbuduje wokół nich ludzi, wokół nich taką grupę, wokół niego grupę, która mu po prostu pomoże dać z siebie jak najwięcej. To ciekawe i trafiasz sedno, to ja cię, nie wiem, uspokoję albo zaniepokoję, moja prognoza składu, ale nie, że ja, Roman Kołtun, tylko wydaje mi się, że w tym kierunku zmierza aktualnie nasz selekcjoner, to jest taki skład, Szczęsny w bramce, Kasz, Klik, Kiwior, Bereszyński, a więc ta obrona, którą też mówiłeś. Jednak dwaj ci piłkarze o charakterystyczne, trochę bardziej defensywne, natomiast Bielik, pamiętaj, umie grać piłkę, a Krychowiak umie strzelić bramkę. To też wydaje mi się jest, i szóstką jest Bielik, Krychowiak jest trochę wyżej. Kamiński jedno skrzydło, Zalewski drugie skrzydło, no i Lewandowski niestety sam na szpicy. Wydaje mi się, że to będzie 4-5-1.
Natomiast tu jest dużo piłkarzy, którzy potrafią grać w piłkę, bo jest Zalewski, Zieliński, jest Bielik, jest Kamiński, jest Lewandowski, są boczni obrońcy, Bereszyński, Kasz. No oczywiście, słuchaj, możemy dyskutować o składzie i ja ci pokażę jeszcze śmielszy wariant tutaj. Bielik, Zieliński, dwóch napastników. Ale śmiem wątpić, że Czesław Michniewicz zdecyduje się z Meksykiem akurat. Może z Arabią Saudyjską, tak, ale z Meksykiem na taki wariant, wiesz, że ten Zieliński tutaj jest w środku pola. Niektórzy prorokują jeszcze dwie dziesiątki, czyli że Krychowiak obok Bielika i Zalewskiego i dwie dziesiątki za lewym, Zieliński, Sebastian Szymański. Szkoda by mi było tych, wiesz, możliwości związanych z grą bocznych pomocników czy skrzydłowych, prawda? To tu ten wariant więcej ma nawet do grania w piłkę. Można tutaj za Krychowiaka wystawić Sebastiana Szymańskiego, no ale ktoś powie, że zabraknie nam takiej troszeczkę fizyczności. Ja bym chciał, żebyśmy bardziej grali w piłkę niż szukali fizyczności, no, ale nie wydaje mi się, żeby odstawił takiego lidera jak Krychowiak Czesław Michniewicz. No to są dramatyczne decyzje, które trener musi podjąć. Prawda? Dramatyczne, ale to jest całe piękno piłki, tak? No, Czesław właśnie. Michniewicz podejrzewam nie prześpi tych nocy przed meczem z Meksykiem. Będzie się pewno zastanawiał. Wydaje mi się, że on już tę jedenastkę w głowie ma i ona jest, moim zdaniem trafiłeś w punkt. Ta pierwsza jedenastka, gdzie jest tak? I Bielik. Tak, pierwsza jedenastka, gdzie jest i Bielik, gdzie jest Krychowiak, Kamiński, Zieliński, Zalewski, dla mnie jest jedenastką optymalną. Myślę, że jeszcze parę dni wcześniej, przed meczem z Chile, obstawiałbym, że obok lewego powinien być konieczny drugi napastnik. Zresztą sam wiesz, rozmawiałeś nieraz z lewym, że lewy ma takie życzenie, żeby jednak był obok niego drugi napastnik, bo po prostu lepiej mu się gra, tak? Nie jest tylko jedynym celem obrońców, jest taki właśnie Świderski, który ma parametry no, takiego wszędobylskiego, świetnie technicznego, rozgrywającego napastnika, który no, funkcjonuje znakomicie z Lewandowskim. Ostatni mecz przecież z Walią, to była ich wspólna piękna akcja i bramka. Natomiast wydaje się, że absolutnie ta jedenastka, którą wybrałeś, no popatrz, jak to jest, wszyscy w Polsce mogą być Michniewiczami. Ja mówię ale o sobie, nie o tobie. Kto mnie natchnął? Ja ci powiem, kto mnie natchnął. Słuchaj, ja jestem człowiekiem wiedzy, staram się, prawda, dowiedzieć. Więc tak, w czwartek była defilada medialna Czesława Michniewicza. Ja oczywiście miałem z nim też możliwość porozmawiania, ale to był short wywiad. Oczywiście, okej, okay, mam przywilej czasami, że z nim wymienię poglądy gdzieś jeszcze przy różnych okazjach. We Frankfurcie 4 godziny żeśmy spędzili na wymianie poglądów. Roman, musimy tutaj poustalać pewne rzeczy, śmiał się selekcjoner. Natomiast była przeciekawa dyskusja w Towarzystwie Bożydara Iwanowa. Później w Zakopanem się widzieliśmy, tu w Warszawie czasami gdzieś się przetniemy. Natomiast wiesz, co mnie natchnęło do tej prawej strony? Wywiad u ciebie, nie gdzie indziej. Ja widziałem wywiad w kanale sportowym, wiesz, gdzieś jeszcze, nie wiem, Lepki. U ciebie powiedział personalnie, Kasz bardziej prawy obrońca, a przed nim nigdzie tego nie powiedział. Nigdzie indziej nie powiedział, że zagra Kamiński albo Skóraś z prawej strony. To ty wyciągnęłeś w tym krótkim, ale bardzo takim treściwym wywiadzie, że tam będzie Kamiński. To mi rozjaśniło umysł wtedy jakby co do tego składu, że tu będzie właśnie Kamyk z prawej strony. No i ta decyzja wcześniejsza, parę godzin wcześniej, kiedy dowiedzieliśmy się, że nie jedzie Klich, nie jedzie Linety, że na początku przecież miał też nie jechać Grabara. On dopiero wskoczył oczywiście po kontuzji Drągowskiego, czyli mimo zapowiedzi Michniewicz powiedział, że na początku jedzie 4 bramkarzy, a potem podjął decyzję, że jedzie 3. I wtedy użył takiego argumentu, że mamy naprawdę w tym momencie bardzo fajnych skrzydłowych. Mamy Zalewskiego, mamy Kamińskiego, mamy Skurasia, jest jeszcze Grosik, jest jeszcze Frankowski. Więc absolutnie musimy trochę taktykę podporządkować obecnej formie piłkarzy. Jak zobaczyłem, powiem ci, że ten mecz z Chile z odtworzenia, bo miałem, no niestety o fatalnej porze mam program w telewizji Polsat 19:20, więc nie mogłem obejrzeć drugiej połowy meczu z Chile, który był o 18:00, ale jak zobaczyłem z odtworzenia tą drugą połowę i zobaczyłem pana Kamińskiego, nie obserwuję na co dzień niemieckiej, nie wiem jak on gra w Wolfsburgu, mogłem tylko przeczytać recenzję rzeczywiście, że zbiera znakomite,
to powiem ci, że naprawdę to budzi nadzieję. Bo to, jak on w pewnym momencie wyszedł spod polskiego pola karnego, nie bał się kiwnąć Chilijczyka, pokazuje, że ten facet ma absolutne papiery na granie. Ma szybkość. Nie jest łatwo grać na takim stadionie jak ostatnio na Legii, więc gdyby nam się udało wykorzystać najlepsze cechy Zalewskiego, którego uwielbiam, ja uważam, że to jest fantastyczny piłkarz, ale nawet nie za to, że on jest technicznie świetny, tylko za to, że on się nie boi, że on jest odważny, że on potrafi w każdym momencie spróbować... Też nie jest chłopcem. Krótki dribbling, granie prostopadłe, szukanie gry w trójkątach, wiesz, to jest absolutnie... Tam się będzie schodził Kiwior, do tego jest Zalewski, tam się pewnie będzie pojawiał w tym rejonie boiska Lewandowski. Natomiast wiesz co, zastanawiałem się jeszcze nad wariantem z dwoma napastnikami. Ja coś tu wyświetlę, co trochę przeczy mojemu składowi z Milikiem obok lewego. Wiesz dlaczego? Niesamowite liczby. To mi nasz trener analityk Marek Marciniak przygotował. Słuchaj, no przeliczby ma w kadrze Świderski. Słuchaj, to jest porównanie w ostatnich dwóch latach, tak? No bo ono jest obiektywne. Milik ma 14 meczów, Świderski 17. Minuty bardzo podobne. Jeden ma 735 minut, drugi 814. Wyjściowy skład, Milik 7, Świderski 8. Z ławki ten Milik pojawił się 7 razy, Świderski 9. I zobacz, Milik ma, okej, przyzwoita liczba, dwie bramki, dwie asysty. Natomiast Świderski ma 8 goli i asystę. No to jest konkret. Słuchaj, na 814 minut, 9 tych scorer punktów, w tym 8 goli, wszystkie inne parametry też są na rzecz Świderskiego, nawet skuteczność pojedynków w obronie, pojedynków w ataku, pojedynków główkowych, driblingów, akcji pressingowych. No wszystko przemawia na korzyść Świderskiego, gdybyśmy się zdecydowali. Jestem w szoku. On nie grał dobrze na Legii z Chile. W ogóle później grał tego prawego, wiesz, prawej strony tutaj grał w ogóle. Tak. Jakby minuty chciał mu dać, a nie pozycję trener Michniewicz. Może przez te minuty poszuka formy dla Świderskiego. Może nie na Meksyk, a na Arabię Saudyjską, ale jesteś zaskoczony tymi liczbami Świderskiego na tle Milika? No to jest niesamowita sprawa. Ja oczywiście nie znałem wcześniej tych liczb, ale ja je czułem. No i zawsze masz coś takiego, że jednego piłkarza bardziej lubisz, drugiego mniej. To nie jest tak, że ja nie lubię i nie cenię Arkadiusza Milika. To jest fantastyczny piłkarz. Pokazał mi raz, że naprawdę potrafi w odpowiednim momencie przyłożyć nogę. Natomiast Świderski ma to coś, co pozwala mu w czasie meczu często grać drugoplanową rolę. On nie chce być drugim Robertem Lewandowskim. Świderski jest gotów przyjąć taką pozycję bycia drugim napastnikiem, bycia kimś, kto jest pomocnikiem Roberta, kto z jednej strony odciąga tych obrońców od Roberta Lewandowskiego, daje mu pole do gry, a z drugiej strony widzi tego Roberta, pracuje na niego, podaje mu piłkę. I moim zdaniem między Lewandowskim a Świderskim jest, tak mi się przynajmniej wydaje, o wiele większa chemia niż między Robertem a Arkiem. Nie wiem, może to jest kwestia tak naprawdę perspektywy patrzenia jako widz przez telewizor. Nie znam obu tych panów, nie rozmawiałem nigdy z Karolem Świderskim, z Robertem tak, ale wydaje mi się, że coś w tym człowieku jest takiego fantastycznego, że nawet on być może się wydawać w czasie meczu jako niespecjalnie pożytecznym graczem, może być niewidoczny, ale ten moment, kiedy akurat jest okazja i on poda tę piłkę lewemu albo dostanie piłkę od lewego i strzeli bramkę. Ja nie wiem, może Świderski powinien zagrać 20 minut, 30 minut, kiedy wyjdziemy tym składem z pomocnikami, ale aczkolwiek uważam, że Świderski to jest jeden z tych kilku zawodników, dla którego ten turniej w Katarze może być no, fantastycznym turniejem. To może być turniej jego życia. To jedna rzecz jeszcze. Pio. Rozumiesz, on może ci odstrzelić nawet Chile, które nas zdominowało. No ma to chłop. No, naprawdę, jestem pod wrażeniem. Często jest taka krytyka, a ten taki, a ten siaki. No ale Pio to jest po prostu...
no, napastnik zabójca dla rywala, prawda? Jego bilans... absolutnie tak, ale Pio dla mnie przy obecnych realiach jest zawodnikiem na ostatnie 15-10 minut. Okej, ale to jedną rzecz. Czyli to jest człowiek, który wchodzi i jeszcze jedna rzecz, jeśli pozwolisz. Tak. Ktoś zwrócił uwagę, że w tej grupie mamy jedną cechę, która stawia nas na pierwszym miejscu. To jest wzrost. Mhm. Czyli tak naprawdę i z Meksykiem, i z Arabią Saudyjską, i z Argentyną powinniśmy próbować grać górą. Powinniśmy ćwiczyć kornery, powinniśmy ćwiczyć wolne. No przecież ta ostatnia bramka z Chile padła po dośrodkowaniu Grosika. No i można powiedzieć, ten piątek jako taki lis pola karnego wykorzystał tę piłkę. Ale to wiesz co, Wojtek Papuga, świetne na Twitterze konto, bardzo merytoryczne, aż mnie zaskoczył. Przeszło to raczej niezauważone, a okazuje się, że piątek dzisiaj jest najlepszym już jokerem w historii reprezentacji Polski. 6 goli z ławki, Joachim Marks 5, Marcin Rzewłakow i Marek Saganowski po 5. No to pokazuje, że ten chłop nie pęka na robocie wchodząc z ławki. To nie każdy. Słuchaj, Artur Wichniarek kilka dni temu mówił: Roman, ja nie potrafiłem grać z ławki. Naprawdę, no po prostu nie. W Kercie jego kariera się załamała przez to, że musiał kilka razy wchodzić z ławki i mówi, kiepścił wszystko. No po prostu są tacy napastnicy, którzy wychodzą z ławki i im to też leży, prawda, żeby ten kwadrans wykorzystać na zasadzie, a ja coś kropnę i jestem bohaterem wtedy. Absolutnie tak. I wydaje mi się, że Piątek coś takiego ma. No i jest człowiekiem, któremu sprzyja szczęście. No bo prawda jest taka, że jak nie masz szczęścia, to nie będziesz nigdy dobrym napastnikiem. Super, fantastycznie, może zrobisz jedną kiwkę, jakiś dribbling, może zrobisz asystę, ale jak nie masz tak naprawdę goli, no to jaki z ciebie napastnik? Więc w tym sensie, biorąc pod uwagę te perturbacje Piątka, te zmiany klubów, wydaje mi się, że ciągle jest to facet absolutnie znakomity joker. Ale gdybym dzisiaj ustawił hierarchię napastników, no oczywiście kolejność byłaby Lewandowski, Świderski jednak, Piątek, i z całym szacunkiem dopiero na czwartym miejscu Arkadiusz Milik. To bardzo ciekawe. Słuchaj, nawiążę do twojej książki Gracze. Wywiady, w których szukasz gdzieś zrozumienia historii, prawda? Tego spojrzenia na pewne rzeczy. Kazimierz Górski, no genialny trener. Genialny, jeśli chodzi o nos, wyczucie. Oczywiście załamała się troszeczkę później jego ta selekcjonerska droga. Troszeczkę najpierw chciał odmłodzić skład, później wrócił do przywiązanych, przegrany finał Igrzysk Olimpijskich, ale w ogóle zły turniej Igrzysk Olimpijskich, nawet jakbyśmy w finale odchodzi z tej posady i jego następcą jest Jacek Gmoch. Słuchaj, wiesz jak lubię Jacka, jak cenię. Tutaj Zbigniew Boniek go chwalił na Prawdzie Futbolu, w Prawdzie Wilzybiego dwa dni temu, ale powiedział, nie miał jednego składu na mundial, nie miał takiego jasnego spojrzenia na skład, cały czas mieszał. Słuchaj, mamy 6 meczów na mundialu, w każdym jest inny skład. I on czy w obronie, czy w pomocy, czy w ataku, cały czas mieszał, bo jak nie Lubański, to Szarmach. Jak nie Szarmach, to Iwan, który był nastolatkiem, najmłodszym wówczas piłkarzem mundialu. W obronie to już w ogóle, słuchaj, co tam się działo w obronie, dość powiedzieć, że Kasperczak skoczył do obrony na mecz z Argentyną za Gorgonia. No nie wymyśliłby się takiego wariantu. Prawy, lewy obrońca tam tasował tym składem niesamowicie, a to Maculewicz, a to ktoś inny, a to Szymanowski. Słuchaj, to zdjęcie trochę symboliczne. Tu widzimy trochę minę Włodka Lubańskiego. No taka jest, wiesz, no, skwaszona bym powiedział. Tak. Jest Dejna, który się wsłuchuje. W ogóle niełatwa chyba rola dla trenera, który wcześniej był kolegą z tymi wszystkimi zawodnikami, prawda? No bo Gmochu nie ma wtedy 40, prawda? On bardzo szybko... Wcześniej był asystentem Górskiego, okej, też był w innej roli po ciężkiej kontuzji. Nie jest łatwo zarządzać. Ty powiedziałeś, że najlepszy jednak polska kadra była w 74. Są tacy, którzy stawiają tezę, że nie, że w 78 mieliśmy i młodych, i starych, i Bońka, i Lubańskiego, prawda? Więc jest jakby tych dwóch gigantów połączonych w jednej drużynie. To ani nigdy wcześniej, ani nigdy później. A jeszcze jest Dejna, który był geniuszem futbolu. Absolutnie mogę się zgodzić z tobą, że ta kadra w 78 roku, mimo tego, że nie osiągnęła trzeciego miejsca na świecie, tak jak w 74,
to jednak rzeczywiście była tą taką mieszanką wybuchową. Tam rzeczywiście byli piłkarze pokolenia Laty, Tomaszewskiego, ale był Andrzej Iwan, zresztą mój kolega, można powiedzieć, mam nadzieję, że się nie obrazi, Iwan z Nowej Huty. Ja pamiętam, że był moim idolem, kiedy zacząłem chodzić na Wisłę Kraków i kiedy on w 78 roku wchodził do tej reprezentacji, był człowiekiem, dokładnie tak, który absolutnie miał papiery na bycie jednym z najlepszych piłkarzy nie Polski, piłkarzy świata. Miał nieprawdopodobny talent. Ale wracając do tego, o czym ty mówisz, Jacek Gmoch. Rzeczywiście myślę, że Jacek Gmoch trochę miał ma mnóstwo zalet, tak? Miał fantastyczne pomysły. Był absolutnie takim trenerem kreatywnym, ale próbował tak naprawdę na nowo wymyślać co mecz proch. On trochę przypomina mi dzisiaj Guardiolę, który mógłby naprawdę osiągnąć o wiele więcej sukcesów, gdyby na każdy mecz nie myślał o tym, że trzeba coś nowego wymyśleć. No i wtedy była sytuacja w tej Argentynie i tak a propos tych motywacyjnych sytuacji, ja nie wiem, może bardziej wypadałoby, żeby Czesław Michniewicz puścił mecz z Meksykiem. Mecz z Meksykiem właśnie. To jest skład tego meczu. Zobacz, tu jest młodziutki Iwan. No nie wymyśliłbyś tego składu. Tu jest młody Boniek, któremu podobno Jacek Gmoch powiedział: domagają się ciebie, to teraz wyjdź i zagraj. No i zagrał, słuchaj, kropnął dwie bramki. To wtedy wiem, że Boniek był naprawdę wściekły, bo przecież mecz z Meksykiem był trzecim meczem w Argentynie. Na początku zremisowaliśmy z Niemcami 0-0, potem była chyba wygrana z Tunezją 1-0, ale w meczu był ten mecz z Meksykiem. I pamiętam, że Boniek właśnie, chodzą nawet słuchy, że ktoś z Warszawy dzwonił, że domagają się ciebie, w związku z tym wchodź na boisko i pokaż, co potrafisz. No i wszedł Boniek od początku meczu, no i strzelił dwie bramy. To był bardzo dobry mecz, to był bardzo dobry mecz w wykonaniu zarówno Bońka, ale wtedy bramkę strzelił też Dejna, pamiętam. Genialną, takiego rogala w swoim stylu kropną. Piękną bramkę, ale rzeczywiście ta drużyna z Meksykiem dawała nam wielką nadzieję na to, że my pójdziemy dalej. No niestety potem był ten mecz z Argentyną, fantastyczny zresztą mecz. Ja chciałbym, żeby dzisiaj polscy piłkarze grali jak równy z równym z taką Argentyną. No niestety mieliśmy pecha, bo był ten przestrzelony karny Kazimierza Dejny. No i to słynna wymiana zdań, która do dzisiaj obrosła, można powiedzieć, legendą między Bońkiem a Dejną. Co tak naprawdę powiedział Boniek Dejnie tuż przed strzeleniem rzutu karnego? No, Zbyszek Boniek, już nie można pytać o to Kazimierza Dejnę, mówi, że nie było żadnej prowokacji, zapytał go tylko, czy chce strzelać. No i Dejna powiedział, że chce strzelać. Z jakim skutkiem to widzieliśmy? Tak, to jest ten zapis tego karnego Kazimierza Dejny. Piąte miejsce na mundialu, ja tak to liczę, piąte, ósme, ale naprawdę z bilansu byliśmy de facto piątą drużyną wtedy świata. Natomiast później jest dużo zamieszania i jest trener dla mnie po prostu genialny, naprawdę. Wiem, że druga kadencja troszeczkę popsuła ten obraz, ale to też zderzył się troszeczkę z inną mentalnością. Tu nad tą mentalnością Piechniczek jakby panował. I też, wiesz co, pokazałem skład tego Kazimierza Górskiego, natomiast no muszę w takim razie pokazać skład z Hiszpanii. Nie z pierwszego meczu, a taki najlepszy skład, który później się ukształtował, bo też tutaj Piechniczek nie miał takiego składu na dzień dobry, tylko życie mu przyniosło ten skład od meczu z Peru, prawda? Tam nawet jest z Peru jest tak, że zaczyna Majewski na prawej obronie, a Jałocha gra na lewej, ale jest kontuzja i Dziuba wkracza na prawą, Majewski zajmuje miejsce na lewej. I tu jest, zobacz, Matysik. 20 lat, 11 meczów w kadrze, 4 W21, bo później to zaliczono, że to w tournée po Japonii było nagle zaliczone do pierwszej reprezentacji. Też Bumcol, 22 lata, 10 meczów, ale część z nich ze słabymi rywalami i tak dalej. Znowuż mamy taki skład, zobacz, oczywiście stary w mundialowy Wyga Lato, prawda? Absolutny lider reprezentacji, któremu groziła ławka albo trybuny, bo jest słynny dialog Jana Ciszewskiego z Antkiem Piechniczkiem. Antek mi to kilka razy opowiadał, mówi:
rozsiadł się na moim łóżku, nie poczęstujesz starszego kolegi i tam szklaneczka wjechała. I słuchaj, wiesz co się w Polsce dzieje, Antek, mówi Jan Ciszewski, wokół ciebie, wokół twojej osoby, po dwóch remisach, dwóch pierwszych meczach mundialu, ale to były remisy, nie porażki, a remisy z Włochami, z Kamerunem. No, jako starszy kolega bym ci radził, Boniek out, Boniek na ławę, na trybuny. Ale Piechnik mówi, to jest dramatyczna decyzja, bo mógł wygrać bez Bońka, ale powiedział, straciłbym go na zawsze. Wygrywa z Bońkiem, słuchaj, ja dzisiaj poprosiłem mojego kolegę, bo sam byłem w szoku, że SofaScore, ja wiedziałem, że Zibi grał kapitalny mundial, natomiast SofaScore, taki portal jakby statystyczny, przeanalizował wszystkie mecze według dzisiejszych parametrów. Według dzisiejszych parametrów SofaScore. Czyli wiesz, wszystkie walory piłkarskie, tak jak dzisiaj rozpracowuje każdy mecz Serie A, Bundesligi, La Ligi, Champions League, czy meczów reprezentacji, pokazuje straty, zyski, driblingi, strzały, asysty. Boniek za mecz z Peru, ten, którym Piechniczek go ostatecznie wystawił, 9,8. Nota bliska marzeń, słuchaj, 9,8 w SofaScore. Mecz z Belgią jest, gdzie Boniek strzelił 3 bramki, 9,3, czyli niższa nota za ten legendarny występ na Camp Nou niż mecz z Peru, gdzie Boniek co prawda miał chyba jedną bramkę, ale uczestniczył w trzech akcjach, ale w ogóle szarpał. I SofaScore w ogóle uznaje Bońka za najlepszego piłkarza turnieju w ogóle, lepszego niż Zico, Platini, Maradona, Rossi, który był królem strzelców według parametrów SofaScore, Boniek to jest ten architekt brązowego, wtedy mówiło się srebrnego, no ale trzeciego miejsca na świecie medalu na Mistrzostwach Świata. Czyli na koniec, bo ja tu w tytule tego materiału daję o tej klątwie, ale w tytule pisanym daję liderzy. No trener jest zdany na liderów, prawda? Taki Piechniczek nie odstawił lidera, on go jakby... Oczywiście Boniek był w sile wieku, miał 26 lat, nic tylko podbić świat. Boniek chyba lubił takie sytuacje, podbić świat, pokazać im wszystkim. Wiesz, co zrobił do dziennikarzy po bramce, którą strzelił na 3-0? Tak, pamiętam. Powiedział parę niecenzuralnych słów. No właśnie, macie to, czego chcieliście. Ja tak się zastanawiam, czy dzisiaj sytuacja byłaby możliwa, podobna, czyli na przykład... Wchodzi Romek Kołtoń do Czesława Michniewicza i mówi, słuchaj, no ale w tym meczu to Zieliński nie może zagrać. Nie, to musiałby Jacek Laskowski albo Dariusz Szpakowski, bo to chyba oni będą komentować te mecze. I mówią tak, no tak coś... powiedzmy też, że powiedzmy, że pozycja Jana Ciszewskiego była absolutnie wyjątkową pozycją w tamtych czasach. To była legenda, żyjąca legenda polskiego futbolu, miała swoje prawa. Wiem, że to był człowiek, który potrafił na przykład, jak był skłócony z jakimś piłkarzem, nie zauważać go przez cały mecz. To znaczy, nawet gdyby 5 razy dotknął w ciągu 10 minut piłkę, to nie byłoby tego zawodnika na boisku. Ale oczywiście to jest zabawa i taka anegdota. Natomiast wracając do tego Bońka, ja pamiętam ten 82 rok, jeszcze bardziej świadomie niż ten 74, bo ja miałem wtedy 15 lat, prawie 15 lat i to był bardzo trudny moment dla Polski. To był tak naprawdę pół roku stanu wojennego, 13 grudnia, generał Jaruzelski, ZOMO na ulicach, pałowanie, tysiące ludzi w więzieniach i pamiętam, że ten mundial w Hiszpanii w 82 roku to był taki nieprawdopodobny oddech. To był taki oddech, że po tej nocy stanu wojennego przychodzi piękna polska piłka i to było niesamowite, że wyobraź sobie, że siedzący w więzieniach opozycjoniści kibicowali polskiej drużynie razem z klawiszami. Czyli nie było tutaj, czy to Jaruzelski, Kiszczak, czy Wałęsa, czy Morawiecki, tylko wszyscy byli zjednoczeni tą polską piłką. I rzeczywiście, gdyby nie ten moment, to chyba było w meczu, o ile dobrze pamiętam, ze Związkiem Radzieckim. Bardzo ważnym meczu zremisowanym 0-0, po którym to meczu Boniek przyszedł do studia w koszulce bałtaczy. Tak. To była dla mnie straszna rzecz, jak, za przeproszeniem, mój idol Boniek jest w koszulce sowieckiego piłkarza.
Potem Zbigniew Boniek mi to tłumaczył, że on to traktował jako skarb. Poza tym jednak no, relacje między piłkarzami to nie są relacje między państwami. I wtedy pamiętam, że Boniek dostał żółtą kartkę, dokładnie tak, to był ten słynny transparent na meczu Polska-Związek Sowiecki. To, co wyprawiała polska telewizja wtedy, to było niesamowite, dlatego że oni jak zobaczyli ten transparent, no to absolutnie chcieli to ocenzurować. Więc wsadzali tam tak naprawdę fragmenty z innych meczów. I nawet ale Wiktoria była na boisku z niego. Koszulka Bałtaczy zbulwersowała, to trzeba przyznać, ale Wiktoria na boisku była, tak. Wiesz. Tak, tak, była Wiktoria. Charakterystyczny dla jakby Solidarności, prawda, wtedy Wiktoria. Zwyciężymy. Tak. To nie było przypadkowe. To nie było przypadkowe, myślę, że z pełną premedytacją. Zresztą potem Boniek opowiadał w niejednym wywiadzie, że właściwie no, sytuacja jest jaka jest. Musimy się spotykać, bo inaczej byśmy nie dostali pozwolenia na Mistrzostwa Świata z władzą, więc takie zdjęcia Bońka i Jaruzelskiego można znaleźć w kronikach filmowych. Ale wiadomo, co czuli wtedy polscy piłkarze. Czuli tak naprawdę naturalną więź z Solidarnością, z opozycją. Ale wracając do tego Bońka, mamy ten mecz ze Związkiem Sowieckim, mamy 0-0 i Boniek dostaje drugą żółtą kartkę. I Boniek nie może zagrać w meczu półfinałowym z Włochami. My drugi raz w tym mundialu graliśmy, dobrze pamiętam? Tak, tak, z Włochami. Drugi raz z Włochami. Pierwszy mecz to było 0-0, potem był 0-0 z Kamerunem, potem było 5-1 z Peru i potem był półfinał z Włochami. Boniek nie gra i Polska przegrywa 0-2. Dwie sytuacje, o ile pamiętam, Paolo Rossiego, dwie bramki. My mieliśmy jedną sytuację, nie strzeliliśmy. A Boniek patrzył na to wszystko z trybun. Myślę, że historia potoczyłaby się inaczej i wtedy paradoksalnie, gdyby grał Boniek, Polska mogłaby awansować do finału Mistrzostw Świata i mielibyśmy większe szanse niż w 74. Ale tak się nie zdarzyło, bo taka jest piłka. Słuchajcie, to troszeczkę zalajkujcie, jeśli się podoba. Nie wiem, czy my mamy tutaj spędzić 45 minut, 60 czy 90. Piszcie, co myślicie, ile z Bogdanem mamy tu czasu do zagrania. No więcej niż 90 to nie możemy zagrać. Musimy gospodarować siłami przed mundialem. Natomiast dajcie znać lajkami, czy chcecie, żebyśmy zostali, bo ja tutaj przygotowałem troszeczkę takich fleszów na ten ekran z bazy kolegi Łukasza Grochali, Cyfra Sport, świetny fotoreporter, który towarzyszy kadrze. Dajcie znać, ile mamy grać, 45, 60 czy 90 lajkami. Jeśli będą lajki, to zagramy może nawet 90 minut, bo ja tutaj z tej bazy Cyfry Sport, słuchajcie, był Engel, prawda? Gdzieś przegrany mundial w Korei. Później Janas. No, nie, Janas to jest w ogóle zagadka. Słuchaj, ja tutaj mam taką książkę, prawda, o reprezentacji, stąd jest nazwa kanału, prawda, futbolu trochę. Moja żona wymyśliła prawdę futbolu, bo ja mówię, prawda o futbolu. On mówi, nie, to źle brzmi, prawda futbolu, Roman, to jest prawda futbolu. Natomiast to spojrzenie Janasa, to no nie... Zaskoczył cię wtedy? Engel też nas chyba zaskoczył. Pomieszajmy te dwa wątki, Engela i Janasa. Ale chyba nikt nie zaskoczył Polaków, polskich kibiców, tak jak Paweł Janas. Zresztą tak. Paweł Janas przed tak. tym, jak objął kadrę narodową, absolutnie wybitny stoper, wybitny obrońca. I mam wrażenie, że tu sytuacja trochę się powtórzyła, relacja między zawodnikiem a trenerem. Bo przecież to był ten moment, kiedy on nie zaprasza do udziału w mundialu, nie ściąga do reprezentacji trzech absolutnie ówcześnie wybitnych piłkarzy, klasowych. Jerzy Dudek, Tomasz Kłos i Tomasz Frankowski. No to jest trochę tak, jakbyśmy dzisiaj nie wzięli na mundial w Katarze, tak mi się przynajmniej wydaje, no, Wojciecha Szczęsnego, być może Roberta Lewandowskiego i kogoś jeszcze, nie wiem, z linii obrony, Kamila Glika. To było absolutne zaskoczenie, ale z drugiej strony trener musi podejmować takie decyzje. Musi podejmować takie decyzje, dlatego że o ile pamiętam, to Janasa, który był w znakomitej formie w 1986 roku, trener Piechniczek też nie powołał do Meksyku.
Tak, i on nie pojechał do Meksyku. Kto wie, gdyby w Meksyku był Paweł Janas, to być może poszlibyśmy dalej, tak? Może byśmy osiągnęli więcej. Ale wracając do tego mundialu w Niemczech, tak? 2006 rok, no znowu mamy tutaj sytuację, która jest tą klątwą pierwszego meczu. Wydawałoby się, że ten Ekwador to jest w ogóle... Tak, w ogóle. 3-0 ich pokonaliśmy w meczu towarzyskim. No to no jak? No Ekwador, no nie, musisz ograć Ekwador na dzień do 40 tysięcy polskich kibiców w Gelsenkirchen. No, graliśmy u siebie. Graliśmy u siebie, Romek. No, pamiętam to. Byłem oczywiście w Polsce, no nie byłem tam na trybunach, ale widziałem, że graliśmy u siebie. No i nie wiem, czy to jest kwestia tak naprawdę pewnej zarozumiałości, pewnej pychy, pewnego kompleksu wyższości, że potraktowaliśmy tych Ekwadorczyków jako no, ludzi, których spokojnie przejedziemy. Okazało się, że nie. Nie wiem, ale potem był znakomity mecz o wszystko. Moim zdaniem znakomity w tym sensie, że ja bym go porównał, gdyby to był sukces, gdyby tam był remis z Niemcami, do meczu na Wembley. Bo gdybyśmy być może zremisowali z tymi Niemcami, o ile pamiętam, bramka wpadła dla Niemców w 91 minucie. W liczonym czasie gry. To są takie sceny absolutnie dramatyczne wtedy, jak dobili. Artur Boruc uronił łzę na boisku. Absolutnie uronił łzę. No, Niemcy mieli wielką satysfakcję. Niemcy z dwoma Polakami w składzie mieli wielką satysfakcję. Lozę i Podolski. Dobili nas Polacy. Ale nie sądzisz, że gdyby wtedy był remis i gdybyśmy wygrali z tą Kostaryką i gdybyśmy awansowali, bo być może byłaby taka możliwość, to kto wie, czy dzisiaj Boruc nie byłby na poziomie Tomaszewskiego z Wembley. Też remis. Też sytuacja remisowa, która dała nam awans. Boruc wtedy, wydaje mi się, rozegrał no, mecz swojego życia. I przykro jest to, że wtedy nie mieliśmy argumentów z przodu. Mieliśmy tylko fenomenalnego bramkarza. No i potem był ten mecz niestety pocieszenia albo honor z Kostaryką i no wygraliśmy, no ale co to za przyjemność tak naprawdę. Mnie zaskakuje Bogdan Cisak z naszego teamu Prawdy Futbolu. Pisze tak, Mateusz Borek będzie komentował mecze Polaków, Jacek Laskowski też, a Dariusz Szpakowski nie będzie komentował meczów Polaków. To ja tego nie zarejestrowałem, szczerze ci powiem. Myślałem, że Marek Szkolnikowski to rozdzielił, że każdemu z nich dał w tej grupie jeden mecz. Jestem absolutnie zaskoczony, że Dariusz Szpakowski, no to jest dla mnie głos jednak absolutnie kojarzący się. Nie chcę umniejszać, Boże, Matiego czy Jacka Laskowskiego, ale no trzy mecze, trzy głosy. Jeśli Dariusz Szpakowski jedzie na swój ostatni mundial, to tak, to zaskoczony. Nie miałbym nic przeciwko temu, tym bardziej, że myślę, że występy polskiej reprezentacji na mundialach można podzielić na dwie epoki. To jest epoka Janka Ciszewskiego i epoka Darka Szpakowskiego, która się zaczęła, o ile pamiętam, w 86 roku w Meksyku. Tak. Czyli od 86, 2002, 2006, 2018 to był Darek Szpakowski. No to jest oczywiście decyzja kierownictwa telewizji polskiej, natomiast ja absolutnie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby Darek Szpakowski skomentował jeden mecz. Nie chcę tutaj mówić o swoich preferencjach, bo uważam, że każdy z tych komentatorów na swój sposób ma wielki talent i jest znakomity, Borek, Laskowski i Szpakowski, ale za przeproszeniem niech rozkwita tysiąc kwiatów, więc niech Szpakowski może skomentuje ten czwarty. To może 1/8, tak. Dokładnie. Słuchaj, to przyszedł później Ben Hacker, taka samotność tu trenera mi się objawia na tym zdjęciu Łukasza Grochali. No niestety znowuż był mecz otwarcia i znowuż nas, Poldi miał dzień, jak to Poldi, dwa razy kropnął i było 2-0 w Klagenfurcie. Ja tu trochę mieszam w tym momencie pojęcia, czyli mieszam historię mundialu i euro, prawda? Natomiast pokazuję te nasze turnieje. Później jest Franciszek Smuda, mecz z Grecją na Narodowym, pamiętasz? Mogłem wybrać setki zdjęć, tam są w bazie Cyfry Sport, natomiast wybrałem takie zdjęcie na koniec symboliczne, szczęścia, nieszczęścia, bo to jest lewy, który strzelił bramkę,
No ale że Tytoń będzie bronił, to tego byśmy nie wymyślili przed meczem. Przed turniejem to już na pewno, bo on był trzecim bramkarzem. Fabiański, kontuzja, Sandomierski wskoczył za niego. Szczęsny, Czerwona w trakcie spotkania, to Tytoń z trzeciego bramkarza stał się pierwszym bramkarzem. Nie wygrywamy z Grecją. Niby jest remis, ale no później ten turniej nie idzie tak, jak chcemy. Do Brazylii w ogóle nie jedziemy. Doszliśmy do ery Nawałki. To jest jedyny trener, słuchaj, w XXI wieku, który przełamał tę klątwę pierwszego meczu albo porażki, albo remisu, który na koniec też nas kosztuje brak awansu. Nawałka miał to coś, prawda? No to jest symboliczna chwila. Milik tutaj w Nicei cieszy się z tej bramki strzelonej z Irlandią. Natomiast później jest takie, zobacz, obrazek lewy z tym Senegalem, gdzieś poturbowany, no zdeptali nas ci Senegalczycy, nie grając wielkiego meczu. Ja mam tutaj taki jeszcze bardziej symboliczny obrazek załamania polskich piłkarzy. Jest tu chyba Pazdan, Zieliński, Tiago Cionek, Maciej Rybus i tam Szczena pokonany przez Grzegorza Krychowiaka. No mecz, nawet słuchaj, nawet Nawałka, który umiał to raz na turnieju mundialowym, jakby no zaznał no klęski. Ale pamiętaj, doskonale pamiętasz, co się wtedy stało. To wtedy mieliśmy tą nieszczęsną grę w siatkonogę tuż przed mundialem i kontuzję Kamila Glika. Tak. Zresztą czytałem ostatnio książkę Sławka Peszki i Sebastiana Staszewskiego, bardzo dobrą zresztą, gdzie tam Sławek Peszko opisuje świetnie ten moment, tak, że to nieprawda, że to nieprawda, że Kamil Glik spadł ze schodów. On po prostu złamał ten bark, próbując być, nie wiem, zrobić przewrotkę podczas gry w siatkonogę. Więc nie mieliśmy Glika. Nie mieliśmy Glika, musiał zagrać Cionek. To jest olbrzymia wyrwa, no to jest potężna wyrwa, a Glik wtedy był w o wiele lepszej formie niż dzisiaj. To był absolutnie topowy stoper europejski. Więc to była potężna wyrwa. Druga sprawa, to wydaje mi się, że to jest trochę prawda o futbolu. Prawda futbolu, przepraszam. Że są takie turnieje, które wychodzą i są tacy selekcjonerzy, którzy mają ten moment. I to był ten 2016 rok, Euro we Francji, fenomenalna ekipa, znakomici Milik, Błaszczykowski, Piszczek. To była fenomenalna ekipa, ale coś jednak przez te dwa kolejne lata się stało i że to już nie był ten sam zespół. Nie wiem, być może Adam Nawałka popełnił gdzieś błąd, być może wziął kogoś na alibi. To nazwisk, tak? Słuchaj, no najprościej rzecz ujmując, niestety ten skład wystawiony z Senegalem to był skład odwzorowanie Euro 2016. To był skład ludzi z wielkimi problemami wtedy w swoich klubach, nie grających w podstawowych składach albo po kontuzjach. No to był 5 piłkarzy ze składu z Senegalem miało mniejsze albo większe problemy, raczej większe bym powiedział problemy z graniem w klubach. Czyli zapłacił Nawałka za to, no wiesz, jak z kimś wygrasz coś, awans, prawda, ćwierćfinał Euro, no może nie wygrał medalu, ale przeszedł jakąś drogę, kampanię bojową. Bardzo ciężko jest takich piłkarzy odstawić, prawda? To był ten dramat wyboru selekcjonera, do którego wracamy w czasie tego live'a. Ale to jest ten właśnie dramat, który zawsze jest przed trenerem. Czy mam być lojalny wobec zawodników, którzy przynieśli mi sukces na poprzednim turnieju, czy jednak mam postawić na tych, którzy w danym momencie są w świetnej formie? To nie jest taki prosty wybór. No bo wydaje się, że prostym wyborem stawiasz na tych, którzy są w świetnej formie. Ale dobrze wiesz, że sama forma nie wystarczy. Konieczna jest relacja wewnętrzna, tak? To znaczy, jaką dany zawodnik odgrywa w tym zespole. Czy jest tym takim spoiwem łączącym, czy jest też problemem. Dobrze wiemy, nie będziemy wymieniać tutaj tego nazwiska tego piłkarza, bo absolutnie nie chcemy mu robić krzywdy, ale jest pewna postać, której Czesław Michniewicz nie wziął na obecny mundial w Katarze, właśnie w tym kontekście, bo uznał, że on nie robi dobrej atmosfery w zespole. No, nie jest tym atmosfericzem, jakim był Sławek Peszko. Tak? Więc to jest niesamowite i wydaje mi się, że trener to jest najbardziej niewdzięczna robota chyba świata.
Bo z jednej strony to jest człowiek, który jeżeli osiągnie sukces, to zawsze jest w cieniu, bo liczy się snajper, liczy się pomocnik, liczy się obrońca, zawodnicy są bogami. A z drugiej strony, kiedy przegrywa, jest na stos. Wtedy tak, jest na, jest na stos. Skalić, ukatrupić i tak dalej, i tak dalej. Więc w jakimś sensie Adam Nawałka na tym mundialu w Rosji stał się ofiarą czegoś pięknego, można powiedzieć, tak? Wierności wobec swoich piłkarzy, pewnej lojalności. No to jest coś strasznego. No niestety tak wygląda rzeczywistość futbolu, ale w związku z tym, że to jest tak nieobliczalne, jest tak piękne. Dokładnie. No słuchaj, to jedną rzecz cię pytam, bo ty smakujesz futbol bardzo, ale trochę inaczej niż my. My też toczymy różne spory tutaj jako środowisko dziennikarskie. Był spór o tego dżentelmena, Paulo Souza. Ja uważam, że on był jakby twórczy, że on chciał zmienić mental polskiej drużyny, że on chciał grać odważniej, inaczej, innymi piłkarzami, że ten skład w ogóle z Hiszpanią to Zbigniew Boniek spadł z krzesła, jak zobaczył w Sewilli, że na jednym wahadle Jóźwiak, a na drugim Puchacz. I ten lewy, który ma poza jednym meczem kadencji Souzy, to też trenerzy popełniają błędy. Ze Słowacją wystawił jednego lewego. We wszystkich innych 14 meczach swojej kadencji wystawił dwóch albo trzech napastników, bo on był czasami szalony, Souza, jeśli chodzi o pewne rzeczy. Z Węgrami pamiętam, tak. Z Węgrami wrzucił, w pewnym momencie już trzech było. Słuchaj, tak, na Wembley nie grał lewy, a zagraliśmy dwójką w ataku. I przecież Milik wszedł na zmiennika, bo tam było dwóch napastników i Milik jako rezerwowy wszedł. Trochę szaleństwo personalne, taktyczne, sposobu gry jakby. Natomiast wiesz co, dla mnie to było trochę ożywcze. Oczywiście on jest na koniec pognębiony samym sobą, bo on źle rozgrywa mecz z Węgrami, oczywiście zajmujemy drugie miejsce w grupie, ale jest taka atmosfera, mimo drugiego miejsca w grupie za Anglią, klęski tej z Węgrami. No i później w wywiadzie dla Prawdy Futbolu Marcin Lepa go pyta o pewne rzeczy, on mówi together do Qatar. Nieaktualne było po paru dniach together to Qatar, więc to w ogóle zepsuł ten swój obraz jakby człowieka, który coś wnosił. Ale dla ciebie z boku wniósł coś, czy jest tylko przegranym w tej historii selekcjonerów? Słuchaj, ja dokładnie pamiętam swoje uczucia i myślę, że te uczucia były w większości Polaków, kiedy dowiedzieliśmy się o tej decyzji Sousy, który po prostu wybrał Brazylię, a nie Polskę. No, myślę, że byłem wśród 99% kibiców, którzy chcieli zawyrokować kara śmierci. Oczywiście mówię tutaj w sensie metaforycznym, tak? Absolutnie. I byłem wściekły na niego, że tak się nie robi, że to jest nie fair, że pracuje naprawdę z niebyle jaką reprezentacją. Jeszcze pamiętam te jego słowa z pierwszej konferencji prasowej. To takie słowa, które trafiały do nas, bo cytował Jana Pawła II, więc to nie był człowiek, który był prostakiem, to nie był człowiek, który nie wiedział, do jakiego kraju przyjeżdża. Nagle taka decyzja. Ja pamiętam, że wtedy też, że tak powiem, swoje żale wylewałem dzień albo dwa dni później ze Zbigniewem Bońkiem w czasie rozmowy w gościu wydarzeń w Polsacie News. I pamiętam, że Boniek mówi tak, ja pytam go, czy Sousa zostawił spaloną ziemię, a Boniek mówi, że absolutnie. Wtedy tego nie przyjmowałem, ale z perspektywy miesięcy uważam, że i ty, i Boniek macie rację, dlatego że w Sousie było coś takiego, co było próbą zmiany mentalności polskich piłkarzy. No wybacz, ale jak ja słyszę Grzegorza Kierchowiaka, którego bardzo lubię i bardzo cenię, i który mówi, że tak mamy właśnie grać jak z Chile, bo tak osiągamy dobre wyniki, no to przepraszam, nóż mi się w kieszeni otwiera. Jednak, Sousa, tak, Sousa dał nam fantastyczną rzecz. Trochę mi szkoda, że tego Czesław Michniewicz nie kombinuje, ale ten wysoki pressing. Popatrz się na to, co się zdarzyło w meczu z Hiszpanią i potem w meczu z Anglią na Stadionie Narodowym. Przecież graliśmy z absolutnym topem światowej piłki. I co się dzieje z Hiszpanią? Z Hiszpanią remisujemy. Potem remisujemy z Anglikami. Anglikami, którzy mają absolutnie wybitne pokolenie swoich piłkarzy.
Teraz mogą być pewne problemy, ja im nie wróżę jakichś tam specjalnych sukcesów na mundialu w Katarze, ale to jest absolutnie wybitna drużyna. I Sousa mówi Polakom tak, słuchajcie, my nie możemy się bronić. Dlaczego my nie możemy się bronić? Dlatego, że jak gramy wysokim pressingiem, jak jesteśmy częściej na terenie połowy przeciwnika, to paradoksalnie my jesteśmy bardziej bezpieczni. Oczywiście wymaga to różnych predyspozycji piłkarzy. No nie może być tak, żeby stoperzy czy obrońcy środkowi byli stoperami wolnymi. Tak, oni muszą być bardzo, bardzo szybcy. Ale absolutnie Sousa zostawił coś fajnego. I dzisiaj z perspektywy czasu ja trochę żałuję, że on tak naprawdę nie dokończył pracy z polską drużyną, dlatego że paradoksalnie miałby szansę pokazać coś więcej. Myślę, że to jest błąd, który będzie mu się i koszmar śnił do końca życia, że popełniłem błąd, że połasiłem się na tych kibiców z Brazylii, na ten najlepszy klub Ameryki Południowej, a nie zostałem w tej Polsce. Poza tym, no naprawdę, czy nie jest satysfakcją trenowanie najlepszego piłkarza świata Roberta Lewandowskiego? No jest. Ale słuchaj, widzisz, no... W zagranicznych wywiadach Sousa się tym chwalił. Mówił o tej łączności. To się przełożyło na liczby, słuchaj, to się przełożyło absolutnie na liczby. Ja tu mam taki przygotowany plik, słuchaj, RL9 kadrowy. I tak się zastanawiam nad wykonaniem. Ja już nie będę sięgał do Nawałka, też był świetny w tym. Słuchaj, na Lewandowski u Nawałki, 40 meczów, 37 goli, 8 asyst. To jest coś fantastycznego, jak Nawałka potrafił wykorzystać Lewandowskiego. Gol, zobacz, co 90 minut, udział w bramce co 74 minuty. I później jest zapaść u Brzęczka. Jest zapaść u Brzęczka przez sposób gry i tak dalej. Jest 8 goli, 6 asyst, ale gol już tylko co 184 minuty, udział w bramce co 105, lewy, klasa indywidualna. Natomiast u Sousy to są znowuż, to są parametry jeszcze lepsze niż u Nawałki, bo to jest 12 meczów, 11 goli, 4 asysty. Gol co 88 minut, udział w bramce co 65. I tak się zastanawiam, na ile Czesław Michniewicz... To jest, do tego zdjęcia jeszcze wrócę, ale to na ile ma problem, ma wartość, wczoraj starał się tłumaczyć Czesław Michniewicz, te parametry są dużo gorsze niż były u Nawałki czy u Sousy, u Nawałki też były dużo lepsze, natomiast wczoraj jakby obaj byli zgodni na tej konferencji prasowej już w Katarze. Robert Lewandowski mówi, no na mnie się skupia uwaga dwóch piłkarzy, nie chciał mówić trzech. Czesław Michniewicz mówi dwóch, a nawet trzech i wtedy tworzą się wolne przestrzenie. Czyli jakby widzi tą wartość wielką związaną z tą klasą piłkarską, tą możliwościami Lewandowskiego. Pytanie, jak właśnie to tym będzie gospodarował? W imię jakich personaliów, prawda? Jakiej taktyki, o której już tu troszeczkę mówiliśmy? Ja myślę, że tutaj tak naprawdę więcej do powiedzenia i więcej zależy od samego Roberta Lewandowskiego. Bo tak naprawdę wszyscy wybitni piłkarze powtarzają jedno, że najważniejszym organem, częścią ciała na boisku jest głowa. I w tym momencie uważam, że bardzo dużo zależy od tego, co będzie w głowie Roberta Lewandowskiego przez te kolejne trzy mecze z Meksykiem, z Arabią Saudyjską i z Argentyną. Bo pamiętam lewego z mundialu w Rosji. Mam wrażenie, że to był lewy sfrustrowany. Pytanie, jaki dzisiaj jest lewy, czy będzie sfrustrowany tym, że ostatnie dni w Barcelonie nie były dla niego najlepsze, no bo niestrzelony karny, odpadnięcie z Bayernem, w końcu ta nieszczęsna czerwona kartka, ale na ile będzie wręcz przeciwnie, że lewy już poczuł, że jest w klubie marzeń, że w Barcelonie już będzie grał, bo niezależnie od tego, co się stało, to wydaje mi się, że jest pewne, że zostanie królem strzelców La Ligi. Natomiast on ciągle wie, że nie ma tego czegoś, co ma Lato, co ma Tomaszewski, co ma Boniek, czyli sukcesu z polską reprezentacją. Oczywiście nie można porównywać tych pokoleń. Wydaje się, że tamto pokolenie, czy pokolenia lat 70., 80. było o wiele bogatsze niż to dzisiejsze. No ale nie można też powiedzieć, że polskiej drużynie grają kelnerzy. Więc moim zdaniem kluczowa jest sytuacja tego, jak lewy będzie się zachowywał na boisku.
Sam przecież rozmawialiśmy nieraz, byliśmy trochę zaskoczeni jego gestykulacją, jego minami, że był sfrustrowany. Pamiętam ten mecz na Stadionie Narodowym z Belgią. No, trochę to mogło paraliżować jego kolegów. Rozmawiałem ostatnio z Czesławem Michniewiczem i on mówił, że te relacje Lewego z kolegami są bardzo dobre, że być może na boisku wygląda to tak, jak wygląda, ale w szatni jest zupełnie inaczej, że Lewy jednak stara się być partnerem, chociaż on nie jest typem ekspresji, ekspresyjnym, to raczej jest, wydaje mi się, introwertyk, więc nie jest mu łatwo klepać każdego po plecach, ale wydaje mi się, że w szatni Robert robi dobrą robotę. Pytanie jest, na ile moment trudny, na przykład tracimy bramkę z Meksykiem, a Lewy obstawiony przez trzech obrońców meksykańskich nie dostaje piłki, no i mamy moment, co się wtedy dzieje. Czy Lewy gestykuluje, czy krzyczy, czy jest wkurzony, nie powiem, mocniej? Jak to wpłynie na drużynę? Pamiętasz ten mecz z Holandią? 2-2. Moim zdaniem jeden z najlepszych meczów w Lidze Narodów. Bez Lewego wtedy. Bez Lewego. Może jest tak, że nasi piłkarze mają jakiś problem z Lewym, ale nie na zasadzie, że on jest złym kolegą, tylko może obecność najlepszego piłkarza na boisku ich przytłacza. Ja nie wiem. Mam nadzieję, że to nie jest problem, ale wydaje mi się, że Czesław Michniewicz jest na tyle mądrym i doświadczonym trenerem, że on nie zrobi nic wbrew Lewemu. To nie jest tak, że Lewy ustala mu jedenastkę, ale wydaje mi się, że wszystkie życzenia, wszystkie sugestie, wszystkie wskazówki, które są do zaakceptowania, Michniewicz bierze pod uwagę. To bardzo ciekawa teza. Śmiało się bym pod nią podpisał, ale ciekaw jestem, czy będzie drugi napastnik, bo zgodnie z sugestią Lewego jednak on się lepiej czuje z drugim napastnikiem. Słuchaj, a jak ty odbierasz takie, my dziennikarze sportowi, ale wy polityczni też szukacie takiego cytatu, który wytłumaczy świat, prawda? Poszedłem na konferencję prasową. Ja lubię wymienić poglądy. Ja uważam, że to jest istota zawodu dziennikarza. Rozmawiać, dyskutować, słuchać też, prawda? No i zapytałem Czesława Michniewicza, panie trenerze, Meksyk, 600 podań celnych, 90% celności, my niespełna 200, 74% celności. No generalnie posiadanie piłki, oni 70 parę procent, my 20 kilka. Jak to Chile odebrać na tle Meksyku i Argentyny? Ja na przykład cenię bardzo Michniewicza za to, bo on potrafi wypalić taką rzecz, absolutna publicystyka, ale taka trafiająca w sedno. Mecze z Meksykiem i Argentyną będą wyglądały podobnie, ale będą odpowiednio 3-5 razy szybsze, czyli on tak jakby sam nas straszył, sam przestrzegał i sobie zażartował, powiedział tak, to jest nie pytanie, nie ja zadałem albo któryś dziennikarzy, sam Czesław Michniewicz, wiesz, mikrofon przed nim, a on mówi tak, ile wtedy będziemy mieli posiadania piłki? Ułamki. Słuchaj, lekko będzie mieszanie betonu, jak ja to mówię, betoniareczka, już nawet nie autobus, myślę, że tam będzie... I tu jest jakiś spór, czy ja dobrze czytam, że jest jednak jakiś spór intelektualny taki między chęcią, jakbyśmy mieli zagrać Lewandowskiego, tym jak to racjonalizuje Krychowiak i tym jak do tego podchodzi Michniewicz. No wydaje się tak, że oczywiście jeśli każdego polskiego kibica zapytasz, czy chciałby, żeby polska reprezentacja grała pięknie, a przy tym skutecznie, to każdy powiedziałby 10 na 10, że oczywiście pięknie i skutecznie. Ale co zrobić wtedy, kiedy polska reprezentacja nie ma szans grać pięknie. Wtedy byłoby, żeby zagrała skutecznie. A propos posiadania piłki i tego, co mówi Czesław Michniewicz, wydaje mi się, że ma tu bardzo dużo racji, bo ty nawiązałeś do świata polityki, do świata sportu. Ja czasami mam, no nie czasami, bo co tydzień mam śniadanie w niedzielę i tam zapraszam 6 polityków. I są tacy politycy, którzy uważają, że jak więcej będą mówić, to bardziej się przebiją do ludzi, tak? Będą bardziej zauważalni, czyli myślą, że samo posiadanie piłki da im już efekt, a to tak nie jest, bo często jest tak, że polityk mówiący bardzo długo
nic z tego nie wynika, a są tacy fantastyczni politycy. I słuchaj, i tak naprawdę to jedno zdanie potem funkcjonuje cały tydzień, a czasami miesiące. Czyli potrzebny jest ten strzał. Nie okłamujmy się, my nie mamy drużyny poziomu Brazylii, Argentyny czy Hiszpanii. Nie jesteśmy w stanie zagrać tiki-taki. Nigdy nie będziemy mieć 50, 60, 70% posiadania piłki. Więc wydaje się, że to założenie Michniewicza jest bardzo rozsądne i bardzo racjonalne. Poczekajmy, niech oni się rozegrają, niech spróbują nas z jednej z prawej, my spróbujmy betoniarkę, tylko tutaj jest oczywiście pytanie, czy my potrafimy grać z kontry? Bo ja pamiętam drużynę z lat 80. My wtedy też graliśmy z kontry, ale osiągaliśmy sukcesy. Popatrz, jak wyglądało ostatnio wyprowadzanie piłki z Chile. Oczywiście ktoś może powiedzieć, machnijmy na to Chile. No ale jak patrzymy na to Chile, no to w nas jest ciągle ta depresja. Depresja i tak naprawdę po raz kolejny oczekiwanie cudu. Ale kto wie, może Michniewicz no, strzeli w dziesiątkę. Pytanie jest, jak to potraktuje Lewy. Nie wiem. Ja mam wrażenie, że być może to będzie taki moment, kiedy Lewy właśnie będzie człowiekiem, który strzeli bramkę z kontry, tak? W jakiejś takiej bardzo szybkiej akcji, będąc w środku, podanie z lewej strony, ze strony Zalewskiego, czy z prawej, ze strony Kamińskiego i może się uda. Więc mam wrażenie, że relacje między Lewandowskim a Michniewiczem są więcej niż dobre. Tak przynajmniej takie słuchy przychodzą do mnie, więc jeżeli ci panowie się dogadają, no to mam nadzieję, że jest jakaś szansa, że to będzie wszystko poukładane. Słuchaj, tutaj pytanko, jutro na śniadanie u pana będzie chwilka o mundialu? Oczywiście, oczywiście. Ja pamiętam, że jak premiera programu miała miejsce w ubiegłym roku, to był akurat taki moment, kiedy Lewy osiągnął ten fantastyczny rekord w Bundeslidze, pokonał Gerda Millera, jeśli chodzi o liczbę strzelonych goli i zrobiliśmy taką specjalną kartoniadę. Lewy król, więc tak zacząłem swój program. Szczerze, to ja chętnie bym pogadał przez całą godzinę o tym mundialu, więc, ale no cóż, jestem facetem od polityki, a nie od sportu. Słuchaj, a dopytam cię, ja jestem pod wrażeniem, ale ja jestem, wiesz, z rodziny lotniczej, ta eskorta F-16, dla mnie piękny obrazek, naprawdę piękny, słuchaj, histeria oczywiście medialna z tego względu jest, natomiast ja wpisałem na Twitterze wczoraj, jestem pod wrażeniem. F-16 i tak muszą latać, więc po prostu ciary. Nasi lotnicy najlepsi na świecie, czy pamiętasz, latali na P-11C i też żeśmy Messerschmitty zestrzeliwali, Spitfire'ami lataliśmy i też żeśmy, czy Hurakany jeszcze wtedy były, żeśmy te Messerschmitty nad niebem Londynu. Dzisiaj jest Fighting Falcon, prawda, i F-16. Mi to nie przeszkadza absolutnie. Ja uważam, że ten obrazek tego naszego samolotu w eskorcie F-16 jest pewnym symbolem, że to państwo może działać. Ja wiem, że politycy lubią tam mówić, że nigdy nic nie działa, ale ja ich zawsze... Nie rozmawiam z politykami. Nie, bardzo mi się to rzadko zdarza, ale czasami przyjeżdżają moi koledzy z Niemiec i mówią tak: Roman, no tu tramwaje są bardziej punktualne niż w Narymberdze, a nie ma bardziej niemieckiego miasta niż Narymberga, siedziba Kickera, rozumiesz? Dortmund jest bardziej kosmopolityczny, Berlin to w ogóle jest kosmopolityczny, Monachium jest bawarskie, no to wiadomo, tam porządek powinien być, ale Narymberga jest absolutnie niemieckim miastem. Mówią, jak to jest możliwe, że w Polsce Wi-Fi działa lepiej niż w Niemczech, LTE działa lepiej niż w Niemczech i tramwaje się nie spóźniają. Moi koledzy z Niemiec są absolutnie zaskoczeni czasami naszą Polską, a my czasami sami ją dołujemy. Czyli ja trochę na politykę dzisiaj zszedłem, widzę. No, nieźle. Nieźle, ale tak no, się... Tak. Zamieniliśmy się trochę miejscami, można powiedzieć, ale tutaj pełna zgoda z tobą. Pełna zgoda. Mianowicie... Ja absolutnie pozytywnie na to patrzę. Uważam, że jest coś takiego, można zrobić, że piłka jest swego rodzaju metaforą wojny, tak? To jest taka wojna bez rozlewu krwi.
I kiedy my walczymy ze Związkiem Radzieckim kiedyś, teraz z Rosją, kiedy walczymy z Niemcami, to w naturalny sposób gdzieś tam w naszych głowach odkładają się te historie z czasów II wojny światowej, cała historia lat 80., zimna wojna i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie mam nic przeciwko temu, żeby coś, co jest sprawą narodową, no jak patrzymy dzisiaj na rzeczywistość, piłka nożna jest chyba jedyną dziedziną życia, która może połączyć Platformę z PiS-em, może połączyć lewicę z prawicą, i że jeżeli mamy coś takiego, jeżeli szykuje się wielka impreza, to dlaczego nie zaznaczyć, że to jest dla nas ważne? A poza tym słyszałem taką wypowiedź jednego z pilotów, że przecież w jakimś sensie ta eskorta tych pilotów F-16 to też było ćwiczenie. Ćwiczenie dla tych pilotów. Nie dość, że frajda, nie dość, że to poszło w świat. Pytanie jest, na ile to nie jest tak zwane pompowanie balonika. Mhm. Wydaje mi się, że nie, bo ja pamiętam poprzednie Euro, poprzednie mundiale, jakoś może ze względu na porę roku, jakoś ze względu może na ten kraj, że jest taka, a nie inna temperatura w Polsce, to nie ma czegoś takiego. No i szczerze, ja nie mam żadnych oczekiwań wobec polskiej reprezentacji. Ale że dlatego, że nie mam żadnych oczekiwań, tym bardziej będę siedział przed telewizorem, będę im kibicował jak zwykle, będę darł za przeproszeniem japę, będę robił wszystko, żeby im tutaj, będąc w Polsce, pomóc. I to jest coś fajnego i cieszmy się, bo może to będą takie trzy, a może więcej wieczory jedności narodowej w Polsce. I nieważne jest, czy ktoś jest, głosuje na Tuska, czy na Kaczyńskiego, ważne jest to, że my możemy być jako naród przed telewizorem razem. Cieszmy się z tego i nie róbmy naprawdę sztucznych problemów. No właśnie, to dopytam cię, bo ja tu mam takie zdjęcie absolutnej euforii, prawda? To jest drugi mecz Czesława Michniewicza i jak ja to mówię, kiedy krytykuję, to krytykuję, ale też dziennikarz, wydaje mi się, że krytyka to też pochwała. To był majstersztyk Nawałki. Majstersztyk Nawałki, mówię, Michniewicza, mecz ze Szwecją. Majstersztyk Michniewicza, mecz ze Szwecją. Widzimy tu, jest Cezary Kulesza, jest Wojtek Szczęsny. Wtedy coś się zaczynało. Właśnie, trener ma kontrakt do mundialu, ale nie dłużej. Był już na losowaniu eliminacji Euro, prawda? Ma długopisik, pokazywałem, tu mamy takie zdjęcie z tym długopisikiem trenera, taki żółty długopisik, logo Euro 2024. Mówisz, że nie masz oczekiwań. Wyjście z grupy gwarantuje Michniewiczowi pozostanie taką jakąkolwiek ciągłość w tej pracy selekcjonera, która mi się wydaje potrzebna, że ten Nawałka przez to, że szedł, wiesz, już jesień 2013, cały 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Oczywiście powiesz, broniły go wyniki. No, czyli no ja wiem, wszystko wiem. Czyli aha, no dobra, to i tak to jest gra na wynik. Wydaje mi się, że Czesław Michniewicz gra o coś więcej niż tylko o to, żeby przedłużyć, przedłużyć bycie selekcjonerem. Dobrze wiemy, co tak naprawdę działo się w momencie, kiedy został trenerem. Dobrze wiemy, że ciągną się za nim historie z przeszłości. Oczywiście on z tych historii potrafi zażartować, bo kiedy ostatnio przyszedł do mnie do studia Polsatu, ktoś do niego dzwonił i zażartował, że to pewnie fryzjer. Ale i dobrze wiemy, że jeśli Czesław Michniewicz nie wyjdzie z grupy, to będzie to absolutna porażka Czesława Michniewicza i że to będzie też powrót do tych wszystkich przykrych spraw, które moim zdaniem oczywiście trzeba wyjaśnić, ale kiedyby Czesław Michniewicz wyszedł z grupy i gdybyśmy zagrali w tej 1/8, to tak naprawdę jako trener osiągnąłby coś, co nam się nie udało do 1986 roku. Bo my ostatni raz z grupy mundialowej wyszliśmy tak naprawdę w 86 roku. Zresztą pamiętam ten mecz. To był fenomenalny mecz, fenomenalny, mimo że przegraliśmy 0-4 z Brazylią. Mhm. Ale pierwsze 15-20 minut to był słupek i dwie poprzeczki. I to był tak naprawdę karny z niczego, którego strzelił Sokrates.
Więc jeśli Michniewicz wyjdzie z grupy, no i pytanie, co dalej, czy trafimy na Francję, czy na Danię, to naprawdę wydaje się, to jest właśnie Guadalajara. Sytuacja, tak? Sokrates tak, strzelił, Guadalajara. Ostrzelali Brazylię, to co żeśmy tam naprawdę grali w piłkę w tym meczu, no właśnie, ale to była faza pucharowa. 86. Tak, to był chyba zresztą pierwszy chyba raz na przestrzeni ostatnich lat, kiedy zmieniły się zasady rozgrywek, bo w 74, tak, w 78 i 82 były jeszcze grupy, po wyjściu z grupy tworzone. Tak. Tak. Dopiero faza play-offów zaczęła się w 86, więc wydaje mi się, że dla Michniewicza tak naprawdę to jest gra o życie. To jest gra o jego miejsce w historii Polski. Czy pozostanie to jako człowiek, o którym będzie się mówiło, że miał kontakty z fryzjerem, czy jako człowiek, który potrafił wyjść z bardzo ciężkiej grupy, bo powiedzmy sobie szczerze, na papierze Meksyk i Argentyna są wyżej nas. My jesteśmy może na równi Arabii Saudyjskiej. Może Arabia jest troszeczkę słabsza na papierze. Więc jeżeli on to zrobi, no to będzie absolutnie to majstersztyk. Natomiast popatrz, co się dzieje w nim. Bo to jest niesamowite, że on o tym wszystkim musi myśleć. Musi myśleć o ustawieniu, musi myśleć, na kogo postawić. Ale gdzieś tam w tle jest na pewno myślenie, że w pewnym momencie będę musiał wyjść do dziennikarzy i odpowiedzieć na wszystkie najtrudniejsze pytania. Także szczerze nie zazdroszczę trenerom piłki nożnej. Mhm. To dopytam cię jeszcze, Wojtek Szczęsny, on już zapowiada koniec reprezentacyjnej przygody. Robert Lewandowski wczoraj zasiał takie ziarnko niepokoju, bo powiedział na tej konferencji prasowej, że on fizycznie będzie gotowy. Zobacz, i powiedział, poprawił się nawet, powiedział, za 4 lata jest mundial, fizycznie będę gotowy. Mówi, nie, za 3,5 roku jest mundial, prawda? No bo następny mundial jest normalnym tym timingu, jeśli chodzi o porę roku, prawda? Będzie latem. Czyli poprawił się, mówi, za 3,5 roku i on z takim przekonaniem powiedział, że on będzie fizycznie gotowy na ten mundial. Ale inne czynniki mogą zdecydować, że nie będzie mnie na tym mundialu i powiedział tak, przygotowywałem się do tego mundialu tak, jakby miał to być mój ostatni mundial. On tego nie przesądził, ale też tak troszeczkę zasugerował. Ja myślałem, że będzie bardziej taki, że jednak... No dla niego ta repra to jeszcze jest euro następne, jeszcze mundial, że to jest taki człowiek wielkich wyzwań. No zobacz, Cristiano Ronaldo, już abstrahuję od jego sytuacji z United, ale on tam, no po prostu, no te imprezy, no to są te imprezy, które budują twoją wielkość. Ja wiem, mistrzostwa kolejne, jeśli zdobędzie mistrzostwo z Barceloną, będzie wielka sprawa z królem strzelców, prawda, La Ligi. Natomiast tak sobie myślę, że sam powiedziałeś, że mundial cię jakby... piłkarza podbija, prawda? Nie mam tu Pucharu Świata, oddałem mojemu przyjacielowi Pawłowi Gołoszewskiemu, ale mam taki puchar, ale mam tą alerię, pewnie na następny mundial każdy piłka ma inny wzorzec, także no to co, nie pokopię już z następnego wzorca mundialowego Lewy? Tak wczoraj troszeczkę melancholijnie się poczułem na tej konferencji Lewego. Ja myślę, że znając trochę Lewandowskiego, wydaje się, że może miał taki moment, taki dzień, taką refleksję, natomiast wydaje mi się, że w środku Lewandowskiego jest ciągle pragnienie pokazywania, że wciąż jestem najlepszy, wciąż jestem w formie. I nie wydaje mi się, że gdy nawet nie powiedzie się nam na tym mundialu, przy kolejnym powołaniu przez być może nowego selekcjonera, przez innego trenera niż Czesław Michniewicz, chociaż tak jak mówię, nie życzę tego Michniewiczowi, bo życzę sukcesu polskiej piłce, to na pewno nie powie nie. Wydaje mi się, że jednak ciągle ta reprezentacyjna piłka daje ci coś, czego nie daje ci piłka klubowa. No nieprzypadkowo jest tak, że to jednak w momencie, kiedy grają drużyny narodowe, wymierają ulice Londynu, Paryża czy Warszawy. Ciągle ta piłka narodowa, piłka między krajami, między państwami, to jest coś, co pozwala się odnaleźć wszystkim społeczeństwom, wszystkim narodom. Więc nie wydaje mi się, żeby Lewy z tego tak szybko zrezygnował.
Oczywiście jest drugi element, czyli to, o czym śpiewają artyści czy piosenkarze, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że Lewy chciałby zejść ze sceny i każdy z nas pójść na emeryturę w glorii chwały. Że to nie byłby taki moment, kiedy byłby piłkarzem, który grzeje ławę. I ono te wszystkie sprawy będzie musiał w sobie wyważyć, pewne racje. Natomiast jeśli prawdą jest to, co wszyscy powtarzają, że tak naprawdę wiek biologiczny Lewego to jest poniżej 30, no to wydaje się, że będziemy mieć jeszcze pociechę z niego przez... Tak, 4 lata, on sam o tym mówi, dokładnie. Więc... Siedziałem z nim w Amsterdamie kilka godzin i on powiedział, no jestem dużo młodszy biologicznie, żeśmy go dopytywali, Bożydar Iwanow, znasz Bożydara, dbałość o dietę i pewne rzeczy, prawda, wymuskany to mężczyzna, zaczął tym bardziej się zainteresował tematem, jak można być młodszy biologicznie o kilka lat. I ja później w sumie miałem taką sytuację, że Lewy mówi, panowie, nie możecie tu nagrywać, siedzimy w hotelu Bayernu, w ogóle w strefie, w której nie mieliśmy prawa siedzieć, no ale dla Lewego te drzwi zostały otwarte, to znaczy dla nas zostały otwarte dzięki Lewemu, no ale później skusiło mnie, wiesz jak to dziennikarz, napisałem do Lewego, Lewy, a ja mogę to napisać? No możesz, ja tam jakiegoś tweeta napisałem, coś tam, no i to krążyło też w niemieckich mediach, Lewy to kilka razy powiedział, że jest młodszy biologicznie, dużo młodszy, ale nie chciał powiedzieć ile młodszy, wiesz? No ale w końcu wiesz jak to jest, trafił swój na swego, dawna gwiazda piłki, bohater mundialu, no nie jednego, ale w szczególności jednego w 90, Lothar Matthäus mówi w wywiadzie dla Sportbildu, pyta, Robert, mówisz często, że jesteś młodszy, to jaki masz wiek? I Lewy tam, słuchaj, powiedział, to było z rok temu, czy coś takiego, powiedział, że ma 26 chyba, no to dobra, no to teraz ma 27 powiedzmy, tak, no to stary, to on do 30 jeszcze ma szmat czasu, a co dopiero, to piłkarz piłkarza, wiesz, jak odpyta, to czasami wie konkret, ile jesteś młodszy, i Lewy mówi mu, że no to tam wyszło, że 6 lat młodszy, czy coś takiego było, także ale... no. Ale wydaje mi się, że tak jak mówiliśmy, że to nie biologia zdecyduje. Tylko to, nie to biologia. Zdecyduje głowa. Tak, no to właśnie. Zdecyduje psychika. I to Lewy i to, też że sugerował na tej konferencji. Tak. Czy Lewy będzie chciał, czy będzie mu się chciało, czy mu się nie będzie chciało. Wydaje mi się, że chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, jakie mamy szczęście, że możemy kibicować jednemu z najlepszych piłkarzy świata. I że no, kiedy on skończy karierę, tak naprawdę poczujemy, jak bardzo nam go brakuje, jak bardzo brakuje nam tego uczucia. No, powiedzmy wprost, ja przyznaję się bez bicia, nie oglądam już polskiej ekstraligi, ekstraklasy, bo nie mam na to czasu. Jeżeli oglądam jakieś mecze klubowe, to mecze Ligi Mistrzów i mecze Barcelony. Ja zawsze staram się oglądać mecze Barcelony. Dlaczego? Bo gra tam Lewy. Nie dość, że lubię tą drużynę, to po prostu kibicuję Polakowi. Więc co będzie, jak tego zabraknie? No, byłoby strasznie przykro. Ostatnie pytanie, Bogdan. 90 minut prawie zagraliśmy. Ostatnie pytanie. Na oparach już jadę. Mówimy... Ale wytrzymałeś kondycyjnie, prawdę futbolu. Jest bardzo ważne doświadczenie. Słuchaj, czasami u mnie jest tak, kwadrans 20 minut, czasami 45, ale dzisiaj zagraliśmy pełny mecz tutaj na prawdzie futbolu. Ostatnie pytanie, bo mówiliśmy o tym wyzwaniu. Szczena mówi, że ze sceny zejdzie po mundialu. Lewy mówi, że gotowy będzie fizycznie, ale inne czynniki. Michniewicza omówiliśmy, jego wyzwanie też związane z jego życiem, prawda? To nakreśliłeś bardzo wyraźnie. No dobra, a Kulesza, który jest na tym obrazku, jak ty postrzegasz ostatnie dni, ostatnie kilkanaście dni z życia PZPN-u, gdzieś ogromna presja też na Kuleszy będzie ciążyć, czy ona jest większa na piłkarzach i na Michniewiczu? Wydaje mi się, że jednak ta presja jest porównywalna z presją, która ciąży na trenerze Michniewiczu.
Dlatego, że dobrze wiemy, co się stało, jeśli chodzi o ostatnie dni w sprawie prezesa Kuleszy. To jest sprawa tego dziwnego pana, który ochraniał polską reprezentację, teksty na Wirtualnej Polsce. Okazuje się, że ten pan miał bardzo nieciekawą przeszłość. Dobrze się stało, że ta sprawa została rozwiązana i ten pan nie pojechał do momentu wyjaśnienia tej przeszłości, nie powinien pojawiać się w ogóle w okolicy reprezentacji. Mamy też historię związaną ze Stadionem Narodowym. To tak przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, no ale to też jest bardzo duży problem, bo przecież PZPN zarabia na meczach, które są rozgrywane na Stadionie Narodowym. To jest ponad 50 tysięcy biletów, 50 tysięcy widzów. To są niebagatelne kwoty. 5 milionów no oczywiście stracił PZPN, lekko licząc na tym, że mecz został przeniesiony z PGE Narodowego na Legię. Słuchaj, ja się nie dziwię, że też został przeniesiony. Okazuje się, tam jest 12 stalowych lin i jedna z tych wielotonowych lin rzeczywiście gdzieś tam są widoczne rysy pęknięcia. Rozumiem, że bezpieczeństwo wymaga takich trudnych decyzji i dla Narodowego. Absolutnie, absolutnie. No jest to strata, do tego dochodzi... Pełna zgoda. Słuchaj, ale to będzie... No jestem ciekaw, co będzie z tymi panami, wiesz, na początku grudnia. To zdjęcie jest takim zdjęciem momentu piłkarskiego szczęścia, ale wiesz, że to szczęście, bo tu jest Michniewicz, tam Łukasz Wachowski, sekretarz generalny, który... wysłał do trenera Nawałki z danymi trenera Michniewicza, czy odwrotnie ten kontrakt tam, bo przecież Nawałka był też przymierzany, prawda? Fabio Cannavaro był przymierzany, Andrzej Szewczenko, został Czesław Michniewicz, mamy mundial, natomiast właśnie, co po mundialu, to jest... Boży na przykład domagał się, żeby od Kuleszy, pyta go we Frankfurcie, prezesie, może warto dłużej pracować, ale no... Cezary Kulesza był jakby bardzo taki, jednak mundial da odpowiedź na pytanie o tą dalszą pracę. No ale to też będzie presja absolutnie na Kuleszy, nie tylko na Michniewiczu już w kontekście wyniku. Absolutnie. Będzie bez presji. Wystawi tak. Mariusz Piekarski powie tak, ile tu jest 200-400 miesięcznie, pracujemy dalej, ale może być sytuacja dużo bardziej dramatyczna niż tylko wyższy kontrakt dla Czesława Michniewicza. Absolutnie tak. Cezary Kulesza zależy, tak, los Cezarego Kuleszy zależy od losu Czesława Michniewicza. Można powiedzieć, że Ci dwaj panowie jadą na tym samym wózku. Jeśli Czesław Michniewicz pokaże, że potrafi przygotować zespół na 3 dobre mecze, przecież nikt nie wymaga od Michniewicza, od polskich piłkarzy, żeby wygrali z Meksykiem 5-0, z Argentyną 4-1. Chodzi o to, żeby nie było wstydu, żeby nie było kompromitacji, żeby było to uczucie, że daliśmy serce, zostawiliśmy serce na boisku. Jeśli tak się nie stanie, to Cezary Kulesza będzie może nawet numerem 1 do ataku ze strony dziennikarzy, bo pojawi się pytanie, panie prezesie, postawił pan na złego konia. Może trzeba było wybrać innego trenera, może to nie powinien być Czesław Michniewicz. A jak może wyglądać to zdjęcie tak w okolicy Bożego Narodzenia? Być może obaj ci dwaj panowie siądą sobie pod choinką, tak? Siądą sobie pod choinką i będą, nie wiem, wymieniać życzenia, łamiąc się opłatkiem i ściskać się, bo nie będzie wstydu. No i to będzie tak jak teraz, tyle że anturaż będzie taki świąteczny, choinkowy. I może jeszcze zadzwoni przez Skype'a Szczęsny i powie, panowie, hello, wszystkiego dobrego. Gracze Bogdana Rymanowskiego. Co zagrają nasi gracze na mundialu. Bogdan, kiedy następna taka książka futbolowa? Bo wiem, że szykowałeś wielką biografię na dniach. Kiedy premiera tej biografii? Co to za książka? A kiedy po futbol znowu sięgniesz jakąś materię do książki? Tak jest. Trochę się zajmowałem inną sferą życia, bo przez ostatnie 2 lata pisałem biografię Kornela Morawieckiego. Zresztą jest tam bardzo dużo wątków piłkarskich. Dlatego, że ja patrzę na swoje życie poprzez
historyczne mecze, tak. Jeśli ja sobie przypominam lata 70., to odtwarza mi się w głowie jakiś mecz. Aha, i w okolicach tego meczu Gierek zrobił to i to. Rok 82, stan wojenny, piłka, Piechniczek. 86, liberalizacja w PRL-u. 89, okrągły stół i posucha polskiej piłki. Ta klątwa Zbigniewa Bońka wypowiedziana w pomeczowym studiu w 86 roku, że zobaczycie, czy przez najbliższe turnieje Polska awansuje na mundial. Więc ja się przez ostatnie miesiące zajmowałem taką biografią polityczno-historyczną, w której piłka miała też swoje takie niewielkie, ale jednak miała miejsce. Czy się zajmę jeszcze piłką? Szczerze mówiąc, chciałbym dopisać jeden rozdział do tej książki, którą zrobiłem o graczach. Mianowicie zrobić rozmowę z Lewem. Być może po zakończeniu kariery, być może wtedy, kiedy on będzie mógł o pewnych rzeczach powiedzieć, tak? Będzie mógł zdradzić pewne tajemnice. Zresztą sam wiesz, jak to jest, że ty częściej rozmawiasz z takimi postaciami jak Lewy i wiesz, że są pewne rzeczy, o których on ci mówi, a nie do końca ty możesz jej sprzedać. Dlatego, że no, są pewne rzeczy dyskrecjonalne, tak? Nikt nikomu nie chce zaszkodzić bądź też kogoś skrzywdzić. Więc być może to będzie taki moment, kiedy Lewy skończy karierę. Oczywiście, że będzie 15 tysięcy chętnych do tego wywiadu, ale marzyć zawsze można, tak? Z tym marzeniem cię zostawiam tuż przed mundialem. Bardzo dziękuję za występ. Myślę, że będziesz powołany w czasie mundialu tej naszej polskiej historii, żeby podsumowali to, co się zdarzy. Na pewno to pod choinkę, o coś takiego pod choinkę na pewno tutaj być może wcześniej w okolicach Mikołaja, jak to mówił Czesław Michniewicz, Barpurka, Święty Mikołaj, chciałby jeszcze pobyć jeszcze na mundialu w tych okolicach, także... Tak jest. Ja chciałbym, żeby wrócili jak najpóźniej, tuż przed nawet, wiesz, Bożym Narodzeniem. Bogdan Rymanowski, Roman Kołtoń, prawda? Bardzo dziękuję. Dziękuję, jeśli się cała podoba. Przyjemność po mojej stronie. Wszystkich pozdrawiam Ty, Roko. Dziękuję bardzo. Doliczył arbiter, trochę doliczyliśmy dzisiaj. Bogdan, bardzo dziękuję. Idziemy do szatni, idziemy pod prysznic. Dziękuję bardzo.